Wyraźne czytanie zapewnia nasz sponsor, firma Kodano Optyk, właściciel polskiej sieci salonów optycznych i sklepu internetowego kodano.pl. Całkiem niedawno temu rozkminialiśmy sens powstania ekranizacji Przeklętego Dziecka, bo gdzieś tam w kuluarach przebąkiwało się, że Warner rozważa nakręcenie kontynuacji. Gadaliśmy o tym, czy miałoby to sens, rację bytu, czy trójca by wróciła, czy też nie. Kto mógłby się pojawić, kto nie. Natomiast dziś wydaje się, że te rozkminy są już nieaktualne, bo w mediach aż huczy od plotek. Plotki donoszące, że Warner planuje albo przygotowanie kontynuacji Harry'ego Pottera, albo spin-offu, albo zrobienie reboota, czyli zrestartowanie całej serii, nagranie wszystkich 7 filmów od nowa z nową obsadą. No i tutaj mamy parę faktów do przedstawienia i przede wszystkim do zastanowienia się, na ile kino takie rzeczy przyjmuje, ale zacznijmy może od tej sfery emocjonalnej. Reboot Harry'ego Pottera, co to znaczy dla ciebie? To znaczy nowe twarze, nowa... jakość. Nowa jakość? No trochę z tą jakością to można tu powątpiewać, tak? No bo dzisiejsze czasy pokazują nam, że jednak no, niektórzy podchodzą bardzo po macoszemu do produkcji filmów. Ale dobrze, mamy Warnera. Warnera, który już w tamtych czasach w Harrym Potterze zrobił dużo dobrego. Może to nie był film, który był rewolucyjny, jeżeli chodzi o efekty specjalne, ale na pewno nie był to film, na którego widok miałaś ochotę wydrapać sobie oczy, tak? No nie. No Harry był wyjątkowo wierny książkom, tak jak Igrzyska Śmierci. Chodziło mi o jakość efektów specjalnych, ale dochodzimy do jakości ogólnie przedstawienia. Dobra, jesteśmy. Już zgubiłam wątek, więc tak, że Harry był wierny książkom. Tak, Harry był wierny, więc no ale można mu tam wiele zarzucić, tak? Że na przykład skupiali się na głupotach, bezsensownych rzeczach, zamiast powiedzmy wcisnąć coś z książki, tak? Na przykład pokazywanie przez część filmu, jak to wierzba bijące gubiliście, tak? To jest coś, co ciebie zawsze drażniło. Tak, chociaż... dla mnie to jest ładny efekt i tak dalej, ale nie można było trochę tego skrócić i powiedzmy wrzucić czegoś z książki jeszcze, nie? Wiesz, dla mnie i tak, i sądzę, że nie tylko dla mnie, największy ból wywołuje Książę Półkrwi, który z najmroczniejszej książki, z której aż kipiało mrokiem ta historia Voldemorta, zostały te ważne rzeczy wycięte po to, żeby zrobić głupiutką, naiwną komedię romantyczną osadzoną w Hogwarcie. I wiesz, kiedy patrzę z tej perspektywy, to miałbym ochotę zobaczyć nowego Harry'ego Pottera zrobionego na nowo, ale... pod pewnymi warunkami. Pod warunkiem zachowania wierności w stosunku do książek, pod warunkiem, że byłoby to należycie rozłożone, dlatego widziałbym bardziej serial niż filmy. Serial, tak. No i przede wszystkim trzecia zasada, trzeci warunek, żeby nie uległ Harry Potter poprawności politycznej, bo myślę, że to byłoby bardzo zaburzające, zwłaszcza w świetle tego, że to nie jest seria stara. Ostatni film 12 lat temu rocznikowo. No tak. Więc to jest coś młodego nadal. Ja jeszcze mam jeden warunek. Żeby z Rona takiego idioty nie robili. Czyli wierność książkom. No wierność książkom, tak. Ale tutaj szczególnie chcę położyć nacisk na tym, bo nas strasznie denerwował, tak? Ron, zwłaszcza w ostatnich filmach, naprawdę takiego idiotę z niego robili, żeby po prostu iść i się... Hermione zrobić. Bardziej zrobili z Hermione idiotkę w ostatniej części. Ale z Rona też, no cała akcja w Ministerstwie Magii, no nie powiesz, tam... no tak. Tak, z takiego półgłówka troszkę z niego zrobili. Tak. No, wątki komediowe ich gubiły. Tak, bo ja miałam wrażenie, że oni chcieli, wiesz, żeby trochę jednak rozświetlić te filmy, że nie było pełno mroku, pełno negatywnych rzeczy, żeby coś tam, wiesz, fajnego, wesołego wrzucić. No ale czemu to się ma odbywać kosztem postaci, tak? Tak. No, smutne to. Znaczy, ja generalnie uważam, że to nie jest jakaś tam szczególna nowina, że chcieliby tego Harry'ego Pottera odświeżyć, tym bardziej, że reboot jest czymś powszechnym. No, spójrzmy na uniwersa najbardziej komiksowe, czyli... ilu mieliśmy Batmanów, ilu mieliśmy Spidermanów, tak? Supermanów też ilu się pojawiło. Też z drugiej strony Warner, mam wrażenie, w ostatnich czasach mocno szuka swojej ścieżki. Widzimy, co się dzieje. Wykancelowanie Fantastycznych Zwierząt po kiepskim wyniku trójki. Z drugiej strony Warner biorący się za HBO Max, bo to jest oczywiście platforma należąca do Warnera, która to zaraz ma znowu przechodzić wielkie zmiany, tak? Z trzeciej strony widzimy, że Warner nawet własne produkcje gdzieś wyrzuca z tej platformy HBO Max, byle nie płacić tantiem ich twórcom, jak na przykład ofiarą takiego zabiegu jest ostatnio Westworld. Jeszcze idąc dalej, Warner, który ogłasza powrót do Supermana, Henry Cavill porzucający rolę w Wiedźminie po to, by wrócić do butów Supermana i nagle potem oświadczenie, że tego Supermana nie będzie, bo oni zrobią reboot. Więc Warner teraz też, mam wrażenie, szuka rozpaczliwie tej swojej ścieżki, nowej drogi. Ja nie wiem, czy w takim chaosie powstawanie nowego Harry'ego Pottera w ogóle jest dobry pomysł. Ciężko stwierdzić faktycznie, bo Warner tak naprawdę nie wie, co robi.
Tak, błądź we mgle. Chciałby chwycić wszystkie sroki za ogon, a tutaj się nie da żadnej chwycić tak naprawdę, bo nie wiadomo, o której ogon odpadnie. Tak, tak, można wyrwać ogon. I nic z tego nie będzie, tylko pióra w ręce zostaną. Tak. No można urwać kurze złote jaja. I wtedy zostają te jaja, ale już kura nowych nie złoży. To się właśnie wydarzyło w przypadku franczyzy Harry'ego Pottera i Fantastycznych Zwierząt, gdzie po prostu zamiast kurę to złapali koguta za złote jaja i puf, nie ma. Ani złotych jaj, ani koguta. Zdechło. Będzie rosół. No nie, no faktycznie, tak jak mówiłeś, chyba najlepszym pomysłem na Harry'ego Pottera byłby serial, tak? No ale znowuż serial nie przyniesie takich zysków, jakie przyniosłyby filmy w kinie. Więc tak naprawdę to mamy troszkę błędne koło, nie wiadomo na czym się skupić. Może faktycznie lepiej by było, gdyby sobie odpuścili to. Ja uważam, że w tym dopóki momencie... Dopóki się atmosfera nie uspokoi, nie dowiedzą się, o co chodzi, co mają robić i co będzie dla nich najlepsze, tak? Otóż to, mi się wydaje, że teraz najlepsze dla Harry'ego Pottera, coś czego nikt nie weźmie pod uwagę, to jest zostawienie go na 5-10 lat w spokoju. Pozostawienie Harry'ego Pottera po to, żeby opadł kurz po tych porażkach, żeby ludzie zapomnieli o przeklętym dziecku, żeby ludzie zapomnieli o Fantastycznych Zwierzętach, żeby ucichły wszelkie afery wokół J.K. Rowling z nadzieją, że nie rozpęta kolejnych nowych afer i że znowu jakaś burza wokół niej nie wybuchnie. Poczekać, zobaczyć, co się wydarzy wokół dziedzictwa Hogwartu. Czy ta gra to jest jednorazowy strzał, który przyjmie się, który się sprzeda, czy też będzie to początek nowej franczyzy, bo wtedy to daje duże pole manewru. Tylko, że właśnie potrzeba cierpliwości, a Warner to, co pokazuje na każdym kroku obecnie, to jest brak tej cierpliwości. Znaczy ja podejrzewam, że nawet jakby ruszyli z tymi filmami, rebootami, to mogłoby się skończyć tak jak z Fantastycznymi Zwierzętami. Że mamy tutaj 7 filmów potencjalnie i co, nagle miałoby się powiedzmy na trójce albo na czwórce urwać? No to tak słabo. Tym bardziej, że fani jednoznacznie dość wypowiadają się, że dla nich Harry Potter to jest Dan, Rupert, Emma i na tę chwilę no, nie widzą możliwości, żeby przyjąć kogoś innego. Tym bardziej, że różnica wielka między Harrym Potterem a Władcą Pierścieni na przykład jest taka, że za Władcą Pierścieni stoi rzesza czytelników. Mam wrażenie, że obecne pokolenie Harry'ego Pottera to jest jednak to pokolenie... Filmowe pokolenie. Otóż to. Aczkolwiek, no, mi się wydaje, że najgłośniej krzyczą starzy fani Harry'ego Pottera, tak jak my. Którzy jednak większość życia są z Danem Rupertem i Emmą. Tak. Którzy no, od dzieciaka ich znają i są z nimi w jakiś sposób powiązani, tak? Emocjonalnie. A dla dzieciaków, które teraz rosną, no to wszystko jedno by było, tak? Jeśli nie znali wcześniej Harry'ego Pottera, no to nowi to byłby dla nich ich Harry Potter. Pod warunkiem, że pójdą w ogóle do kina. O ile pójdą do Harry'ego. A z drugiej strony krzykacze w naszym wieku podejdą ostrożniej do samej ekranizacji. No nowej. Prawda jest taka, no jeśli by powstał nowy Harry Potter, my byśmy poszli, tak? Oczywiście, żebyśmy poszli. Do samego sprawdzenia, jak to wyszło, jak to wygląda i czy postawili trochę na lepszych aktorów dziecięcych. Tak, Harry'ego. Możemy tutaj się spierać, ale bądźmy szczerzy, z trójki dziecięcych aktorów Emma najlepiej wyszła, ale to po czasie, natomiast najdłużej gdzieś tam wchodzenie w buty aktora wychodziło Danielowi Radcliffe'owi, który do końca pozostawał jednak drewniakiem. Tak, no ja go polubiłam dopiero jak skończył z Harrym Potterem. Gdzieś w tych rolach innych, jak się go oglądało, to było znacznie lepiej. Tak, jemu pasowało najbardziej słowo na M, rola takiego właśnie zwariowanego kochasia, zakochanego młokosa. Aczkolwiek ja go bardzo lubię w tych filmach przygodowych. A myślałem, że robi. Nie, tam też był fajny, ale ja go o wiele bardziej lubię, tak jak teraz Sandra Bullock tego Zwola gra. Tak, no po prostu tak, to tak, był tak. Genialny, tak? Taka trochę rola, może on woli po prostu, znaczy on lepiej może wypada w komediowych. I w takich przerysowanych trochę rolach. Tak, no czyli to komediowe, tak? No to on był tutaj, no takiego Zwola przerysowanego grał, więc ja go tam go uwielbiam, więc no... No, wyszło mu na dobre, jak dojrzał i zmienił sobie rodzaj filmów. Trzeba byłoby zerwać z sentymentami, trzeba byłoby też podejść odpowiednio do Harry'ego Pottera, bo na pewno te filmy wyglądałyby już zupełnie inaczej niż to, co dostaliśmy te 20 parę lat temu, dostając Kamień Filozoficzny, bo jednak teraz wielu twórców filmów walczy z tym, jak ten film zrobić w dobie poprawności politycznej, w którym momencie jakie ukłony robić i niektórzy potrafią to wyważyć w fajny sposób, że tak naprawdę pozostają na środku i nikomu to nie wadzi. Ale są i tacy, którzy na każdym kroku przeginają i wrzucają
narzucają sceny zbędne, byleby tylko gdzieś się tam przypodobać mniejszościom. I to nie zawsze jest dobre. No, trzeba jednak mieć talent, żeby takie rzeczy robić. Niektórym tego talentu ewidentnie brakuje. I ja się boję troszeczkę pod tym kątem, co mogłoby się wydarzyć, jakie przygody w toaletach w Hogwarcie moglibyśmy obejrzeć na ekranie. O ile byśmy się doczekali toalet poza jęczącą Martą tych scen. Bo tak to w Harry Potterze to nie bardzo. Mamy scenę z jęczącą Martą i mamy scenę potem z Malfoyem. Tak, tak. W toalecie. Tak. Z perspektywy Warnera, dlaczego Harry Potter może być kuszący? Bo z jednej strony to jest oczywiście marka, która dalej żyje, która ma olbrzymią rzeszę fanów, którzy domagają się, czy to serialu, czy to właśnie nowej wersji. No, może tutaj mniejszą rzeszę fanów, która domaga się nowej wersji, ale serialu. Natomiast zdecydowanie dla Warnera byłoby to o tyle dużym uproszczeniem, że wybierając teraz obsadę, z którą realizują 7 filmów, zakładamy oczywiście wariant optymistyczny, że te 7 filmów miałoby powstać, albo i więcej, mogą wówczas pociągnąć to również na Przeklęte Dziecko. Nie martwiąc się o gwiazdy, które już nie chcą wystąpić w kontynuacji, nie martwiąc się o garze dla Radcliffe'a, Watson i Grinta, no tak, tylko mogąc już na starcie negocjacji zapisać coś, że występujecie we wszystkich filmach, łącznie z Przeklętym Dzieckiem, i zostawiamy sobie furtkę na to, co będzie dalej. No. Bo tego wcześniej nie zrobili, bo nie mogli tego zrobić. Rowling mówiła, że jest 7 książek, więcej nie będzie, tak? No. Natomiast po czym się podpisała pod Przeklętym Dzieckiem. Moje zdanie jest takie, że fantastyczne zwierzęta zarżnęły Harry'ego Pottera na tę chwilę i jakakolwiek decyzja poza serialem jest decyzją błędną, bo człowiek nie będzie chciał inwestować w to. Tak najzwyczajniej w świecie szkoda pieniędzy trochę. Widząc, w jakim kierunku tamto się stoczyło. No niby tak, ale ja bym mimo wszystko rzuciła tym groszem. Ty byś rzuciła groszem, ja bym rzucił groszem, ale też, no, nie ukrywajmy, my jesteśmy na trochę innym etapie z Harrym Potterem, trochę inny kawał życia mu poświęciliśmy, no, i też z troszeczkę inną perspektywą podeszlibyśmy do tego filmu, może mniej sentymentalną, a bardziej, powiedzmy to, analityczną, żeby zobaczyć, co wyszło lepiej, co wyszło gorzej, co się sprawdziło, co się nie sprawdziło i czy najgorsze błędy pierwszej ekranizacji zostały naprawione. No, ja przynajmniej bym w taki zimny sposób teraz podszedł. Ja po prostu z czystą ciekawością. Z czystą ciekawością. Tak. No, jak to w dzisiejszych czasach mogliby zrobić Harry'ego Pottera? Tak, no na pewno... Czy efekty byłyby lepsze? No myślę, że jednak efekty byłyby lepsze. Pytanie, na ile byliby skłonni zainwestować, no właśnie, grube pieniądze. Więc, no a wiesz, no gdyby nie wydawali pieniądze na jakieś super drogie dywany do gabinetu Dolores, to może by mieli mniejsze koszty realizacji, tak? Ile ten dywan, bo nie wiem, czy znacie anegdotkę, właśnie tutaj nawiązałaś, dywan, który pojawił się w gabinecie Umbridge, którego w ogóle nie było widać w filmie, bodaj 70 tysięcy funtów? Czy 70 tysięcy złotych, już nie pamiętam, czy to było w przeliczeniu, czy bez, ale były to gigantyczne pieniądze wydane na jakiś tam super ekstra dywan, który w ekranizacji nigdy się nie pojawił. No więc właśnie, czy to było potrzebne? Pewnie nie. Może stąd koszty realizacji Harry'ego Pottera właśnie takie, a nie inne. No. W każdym razie, ja bym kiedyś bardzo chętnie obejrzał reboota Harry'ego Pottera. Ja tak bardzo chętnie obejrzałbym serial bardziej niż film, bo wydaje mi się, że więcej rzeczy będzie w stanie zmieścić, że będzie w stanie rozszerzyć godnie ten świat, pod warunkiem, że nie oddamy pałeczki do robienia tego Davidowi Yatesowi. Tak, Yatesa zostawiamy już, niech sobie tam gdzieś spoczywa w pokoju w tych hogwartzkich ruinach. Ale w dobrych rękach, no mogłoby to być coś. Ja jednak powiem ci, że podchodzę do tego reboota z taką większą nadzieją, aniżeli strachem. No ja tak samo, no. Znaczy, no ja będę bardziej zawsze za serialem. Tak. No. Za serialem, no. No film ucina, tak? Musi z siłą rzeczy wyrzucić większej rzeczy, no bo nie da się wszystkiego pokazać w krótkim czasie, a jednak serial ma to pole do popisu, że i może bardziej zbudować postacie, może wykorzystać więcej scen z książek, więc... Ale jest też jedna jeszcze nadzieja, zerwanie z konwencją dwugodzinnego filmu, skoro kino już dopuszcza do siebie wyświetlanie filmów ponad 3 godziny, podchodzących nawet nierzadko pod 4 godziny, tak? Mieliśmy tutaj przykład ostatniego Awatara. 3 godziny, 2 minuty. Mieliśmy przykład także z ostatnimi, na tę chwilę chyba, Avengersami, którzy też byli piekielnie duzy. I to pokazuje, że fani wytrzymają tyle, więc teraz wyobraź sobie Harry'ego Pottera, który miałby nie 2 godziny coś, tylko wchodzimy 3,5-4 godziny, nawet w formie filmu. Wydaje mi się, jest to do zrobienia. Ale czy to jest sens aż 7 filmów po 3-4 godziny robić? Nie, 5 na 8 godzin. Ja bym wolała serial.
jest no, tak. Więcej możliwości ma, ale mniejsze szanse na zarobki. O. Tak, także nie sądzimy, żeby to się udało, natomiast czekamy, zobaczymy, miejmy nadzieję, że w końcu dostaniemy jakieś potwierdzenie, czy to w tę stronę, czy to w jakąś inną, a bardzo jesteśmy ciekawi, jak wy podchodzicie. Czy chcielibyście zobaczyć reboot Harry'ego Pottera, czy chcielibyście zobaczyć nową obsadę, nowych ludzi, na nowo opowiedziane te historie, a jeżeli tak... Kogo byście widzieli w roli Snape'a? O, to jest pytanie z grubej rury. I jeszcze oczywiście dajcie znać, jaki według was jest największy błąd z dotychczasowych filmów o Harrym, co należałoby naprawić. A ja wiem, kogo bym widziała w roli Snape'a. Hugh Granta. Adam Driver. Jako Snape. I nawet wiekowo by zbliżony był i byłby. Tak. No, wiesz, tylko że on po Gwiezdnych Wojnach trochę też już skompromitowany lekko. Tak leciuteńko. Kogo to? Mnie to nie obchodzi. Tak, zobaczymy, co odległa galaktyka nam przyniesie, co Warner wymyśli. Czekamy na wasze zdanie na ten temat. Trzymajcie się. Hej.